Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będę mówił o połączeniu energii i refleksologii. Powiem też trochę o kryształach, które mogą być połączone, jeżeli chodzi o oddziaływanie usprawniające działanie organizmu prowadzące do homeostazy. Wiem, że ten temat cieszy się wielkim zainteresowaniem, ponieważ ostatnio jak kręciłem wykład na podobny temat, dostałem mnóstwo, ponad 100 różnego rodzaju pytań, dlatego postanowiłem rozszerzyć dzisiejszy wykład o pewne aspekty i powiedzieć nieco więcej. Pamiętajcie jednak, że jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, jak to wszystko działa i chcecie nabrać praktyki, umiejętności i potwierdzić te umiejętności dyplomem, należy zapisać się na kurs. Lista kursów na rok 2024 roku będzie już gotowa 2 stycznia. Tak więc zapraszam do odwiedzenia strony Akademii. Adres strony ukaże się na końcu tego filmu, ale dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym rozszerzeniu, połączenie energii, energetyki, bioenergoterapii i refleksologii. Ja nazywam się Fredryk Rostakowski-Lloyd, jestem założycielem Modern Reflexology Academy, która prowadzi kursy i szkolenia na terenie całego świata online i stacjonarne, właśnie z zakresu szeroko pojętej naturoterapii, bioenergoterapii, bioterapii i terapii uciskowych, do których należą refleksologia, akupresura, akupunktura, metody słowiańskie, metody afrykańskie, metody amerykańskie, które pochodzą z różnych na przykład plemion i mniej znanych źródeł. Zajmujemy się też i uczymy ajurwedy, szczególnie koncentrując się na metodach dotykowych i oczywiście tradycyjnej medycyny chińskiej, czyli pracy na liniach energetycznych na meridianach. Tak więc te wszystkie metody można stosować w zależności od tego, jak patrzymy na człowieka, i tego wszystkiego możemy się u nas w Akademii nauczyć. Tak więc zapraszam wszystkich na szkolenia, na warsztaty, a dzisiaj już zaczynam mówić właśnie o tej energetyce stopy, bo ona jest bardzo interesująca, i zanim będziemy w ogóle mówić o jakichś przykładach, to może spójrzmy na stopę, jak ona wygląda i czego możemy się o tej stopie dowiedzieć. Wiadomo, że mamy 5 elementów, te 5 elementów wpływają na nasz organizm, one krążą po całym naszym organizmie, każdy palec reprezentuje dany żywioł i właśnie spójrzmy na tą mapę i zobaczmy, jak to wygląda. I spójrzmy sobie teraz na stronę przyśrodkową stóp. Tam znajdują się podstawowe refleksy odpowiadające czakrom, tym 7 czakrom, które znamy z indyjskiej medycyny i filozofii. Jest to czakra korony, czakra trzeciego oka, gardła, serca, splotu słonecznego, sakralna i korzenia, prawda? I teraz jeżeli chodzi o czakrę korzenia, idąc od dołu, to jest ta czerwona, emitująca czerwonym kolorem, prawda? Czakra, i ona się znajduje tam, gdzie mamy taki dołek pod kostką przyśrodkową, więc jeżeli mamy kostkę, położymy sobie dużego palca środkowego albo palucha pod brzegiem tej kostki i tam znajdziemy taką niszę zaraz za tym palcem, to właśnie tam jest L3 odpowiadający trzeciemu kręgowi lędźwiowemu. Tam jest też refleks na przykład macicy i nieco pod tym refleksem znajduje się właśnie czakra korzenia, prawda, którą możemy stymulować właśnie albo nakładając jakieś kryształy lub kamienie odpowiadające działalności tej czakry, albo też na przykład możemy naklejać magnesy lub oddziaływać energetycznie, prawda? To już zależy od nas. Później na T9 znajduje się, tak jak mamy tą pomarańczową kropkę, znajduje się odpowiednik czakry sakralnej i tak samo możemy nad nią oddziaływać. Później czakra splotu słonecznego to ta żółta kropka, ona jest na T7. Później na T2, jeżeli chodzi o refleksy kręgosłupa, tam znajduje się czakra serca i od tej czakry serca odchodzą jeszcze różne inne pola energetyczne na środkową czakrą, która działa najsilniej zazwyczaj w naszym organizmie. Później mamy na C7, pomiędzy C6 a C7 tak naprawdę czakrę gardła, to ta kropka niebieska, później na C1 mamy czakrę trzeciego oka i na samym czubku palca dużego, czyli palucha, mamy czakrę korony. I te wszystkie czakry możemy albo doładowywać, czyli iść od góry do dołu, wtedy dodajemy energii, albo idziemy od dołu do góry, wtedy tą energię wyrzucamy z organizmu, na przykład nadmiar, prawda? Na szkoleniach uczymy, jak dokładnie to robić, którymi palcami należy dotykać danych czakr i jakie sylaby powtarzać, żeby to miało jeszcze większą moc.
No i tutaj mamy taki diagram, który pochodzi z książki, którą napisałem i ostatnio wydałem. Można sobie kupić podręcznik do refleksologii, tam jest wszystko dobrze opisane. Chciałbym tylko tutaj zwrócić uwagę na stopy lewą i prawą. Lewa stopa związana jest z otoczeniem zewnętrznym i naszymi reakcjami na nie. I chodzi tutaj o wszystkie zewnętrzne wpływy, prawda, które mogą być na przykład teraźniejsze, wpływ środowiska, wpływ, nie wiem, humoru innych otaczających nas ludzi, szefa, dzieci i tak dalej. Ale to też mogą być wpływy inne, na przykład memiczne, które pochodzą na przykład daleko, daleko od tego czasu, rodzinne wpływy jakieś, na przykład w linii kobiet, w linii mężczyzn, coś, co się wydarzyło nawet przed naszym urodzeniem, to też są wpływy, prawda, które mogą być widoczne tam na tej stopie. A jeżeli chodzi o prawą stopę, to ona odpowiada za to, jak wyrażamy siebie, jak ogólnie przetwarzamy to, co w nas wnika, prawda, czyli jak siebie wyrażamy przede wszystkim, ale też jaka jest nasza odporność, jak na te wpływy reagujemy, prawda? Bo niektórzy na przykład, jeżeli ktoś powie im, że są niewartościowi, no to załamią się, prawda? A niektórzy inni będą zmotywowani, będą chcieli udowodnić tym innym osobom, że jednak nie są beznadziejni, prawda? Więc to wszystko zależy. Mamy pewne uwarunkowania, ale też mamy siłę, która nam pomaga radzić sobie i stawiać czoła jakimś tam rzeczom, prawda? I teraz, jeżeli patrzymy na przykład na stopę, to jeszcze możemy zobaczyć, bo mówiliśmy o tej energii, jakie elementy są związane z palcami. Na przykład paluch jest związany z eterem, drugi palec z powietrzem, trzeci palec z ogniem, czwarty palec z wodą i piąty palec z ziemią, prawda? Jeżeli chodzi od drugiego do piątego palca, to jeszcze to jest połączone i podzielone na, połączone ze znakami zodiaku, z ich energią i właśnie podzielone na nie właśnie, więc drugi palec jako element powietrza jest podzielony na bliźnięta, wagę i wodnika. Pierwszy element odpowiada bliźniętom, drugi człon palca wadze i trzeci wodnikowi. I tak samo przy następnych palcach, czyli przy trzecim palcu, który jest odpowiedzialny i związany z ogniem, z elementem ognia, pierwszy człon odpowiada baranowi, drugi człon odpowiada lwu, a trzeci człon odpowiada strzelcowi. W przypadku czwartego palca, który jest związany z wodą, mamy raka, skorpiona i ryby, pierwszy, drugi i trzeci człon i ziemia, piąty palec to byk, panna i koziorożec. I te właśnie znaki zodiaku są tam związane. W jaki sposób? W taki sposób, że każdy element, każdy znak zodiaku, każda energia ma jakąś, jest przypisana do jakiejś części ciała i związana z ewentualnymi jakimiś dolegliwościami. I tak jeżeli na przykład weźmiemy sobie, spojrzymy na trzeci palec. Trzeci palec, jego pierwszy człon związany jest z baranem, a baran przynależy i jest związany na przykład z głową i z częściami tej głowy, czyli tu będziemy mieć uszy, zatoki, nos, oczy, czaszka, opony mózgowe i tak dalej, prawda? Więc jeżeli tam się jakieś anomalie wydarzają, no to może być dla nas znak, że coś się dzieje, prawda? Czym bardziej jest na przykład zdeformowany palec, ale oczywiście nie dlatego, że uderzyliśmy się czymś, tylko na przykład urodziliśmy się z jakimś szerszym albo węższym palcem, albo coś się tam wydarzyło, prawda? No to wtedy jest dla nas na przykład znak do odczytania, że może tam się coś genetycznego, memicznego wydarzyć, prawda? Bo jeżeli ktoś się na przykład urodzi z jakimś zdeformowanym palcem, na którym nie rośnie na przykład paznokieć, prawda? Jest to dla nas jakby uwaga i znak, że tam się coś nie wykształciło, prawda? W życiu płodowym i to jest znak, że musimy szukać, bardzo często to jest powiązane na przykład z niewłaściwie zbudowanymi zatokami, z osobami, które mają permanentny katar poprzez na przykład liczne polipy albo skrzywienie przegrody nosowej i tak dalej. Albo na przykład mają, no nie wiem, źle działające mięśnie oczne, które powodują zeza i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Więc to może być dla nas znak. Jeżeli chodzi o palce, to one są też związane z różnego rodzaju energiami psychicznymi i na przykład duży palec odpowiada w ogóle samorealizacji, jak się wyrażamy, jakie mamy ideały, czy będziemy w stanie zrozumieć te nasze wyższe potrzeby i tak dalej. Drugi palec będzie związany z takim patrzeniem, współczuciem, z odczuwaniem, współodczuwaniem, z empatią, ale tak samo z pożądaniem, czy na przykład będziemy potrzebować jakichś rzeczy do tego, żeby nas zrobiły szczęśliwe i tak dalej. Czym na przykład większy ten drugi palec, tym bardziej duża zachłanność może nam towarzyszyć i tak dalej, prawda? Trzeci palec, jako że ogień i tak dalej, to jest związane z energią w ogóle, z siłą napędową, z siłą, czy będziemy w stanie dźwignąć pewnego rodzaju rzeczy, prawda, i tak dalej. Czwarty palec będzie bardziej związany, no, jako że woda, no to rodzinność, uczucie,
uczuciowość, takie rzeczy, które mówią o miłości do innych, do dzieci, do w ogóle do takich zdolności życia w społeczeństwie. No i piąty palec jest oczywiście związany z ziemią, więc będzie mówił o stabilizacji, o przyjemności czerpania na przykład, no nie wiem, z obcowania z przyrodą i tak dalej, i tak dalej. Tak więc na te rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę. I teraz jak patrzymy na te wszystkie znaki na nogach, no to możemy sobie zwrócić uwagę przede wszystkim, czy tam jest na przykład dużo energii, czy mało energii, czy jest to czerwony bardziej palec, czy biały bardziej palec, jak on się zachowuje przy nacisku, prawda? Jeżeli naciśniemy i tam są czerwone jakieś znamiona albo jakieś plamy, no to wtedy jest za dużo energii i możemy wiedzieć, że na przykład mam za dużo powietrza, za dużo ognia i tak dalej. Jeżeli będą takie refleksy bardzo białe, blade i tak dalej, no to będzie brak tej energii, prawda? No ale też na palcach mogą się znajdować różnego rodzaju plamki, więc najczęstsze takie plamki, no to są jakieś tam pieprzyki i tak dalej. Czerwone na przykład plamki będą mówiły o nadmiarze energii, czyli jak przyciskamy jest za dużo tego czerwonego koloru, to będzie to nadmiar energii, ale czasami też się pojawiają jakieś małe plamki, które też mówią o nadmiarze energii, prawda? Jeżeli też będą jakieś takie, czasami mamy takie białe kropeczki na stopach albo na palcach, właśnie no to wtedy będą mówiły o jakichś zaburzeniach energetycznych albo niedoborze energii, prawda? Jeżeli chodzi o jakieś takie czasami pieprzyki albo jakieś znamiona, które mają brązowe zabarwienie albo takie szarawe zabarwienie i tak dalej, no to będą na pewno wskazywać na różnego rodzaju emocje, zjawiska, zanieczyszczenia, przyczepy i różnego rodzaju rzeczy, które koniecznie trzeba oczyścić, bo brązy i szarość mówią właśnie o takich zaburzeniach energetycznych. A jeżeli to będą na przykład bardzo ciemne, czarne wręcz kropki i tak dalej, jakieś smugi, jakieś takie, nie wiem, kreski, kropki i tak dalej, no to wtedy będą mówiły o różnego rodzaju na przykład blokadach. I możemy wtedy, jak zobaczymy na przykład, że powiedzmy na drugim palcu są takie blokady, prawda? Drugi palec jest związany z powietrzem, a tak samo z tym, tak jak mówiłem, pożądaniem, empatią, to teraz musimy zobaczyć, czy jest ten palec stosunkowo za mały w stosunku do reszty, czy za duży. Więc wtedy będziemy mieć jakąś tam wyobrażenie, czy na przykład jest za bardzo pożądliwa ta osoba, czy za mało, czy w ogóle nie chce, prawda, niczego, jest taka skryta, wszystko by dała, rozdała i tak dalej, a na przykład dla siebie nic. No i wtedy możemy zacząć rozmawiać, na przykład zacząć naprowadzać pytaniami otwartymi na otwartość, żeby się ta osoba otwarła i wtedy bardzo często dochodzimy do jakichś źródeł ewentualnych chorób i tak dalej, prawda, więc naprawdę to jest bardzo użyteczne, żebyśmy w ten sposób badali to, no, jak całe ciało człowieka, całą jego psychikę, bo pamiętajmy, że psychika jest związana bardzo z ciałem fizycznym. No i dobrze, tutaj jeszcze będziemy mieć zaraz rycinał właśnie tom i tutaj mamy trzy główne czakry, jeżeli chodzi o naszą stopę i ta pierwsza czakra czerwona, ona znajduje się właśnie tutaj na samym środku, tam gdzie są refleksy serca i płuc, prawda? To ona jest bardzo silna, ma dużą siłę i w zasadzie jest takim odkurzaczem, który jest takim wsysaczem, więc tędy energia wchodzi do naszego ciała, prawda? I w tybetańskiej medycynie i w tybetańskim systemie czakr jest ona związana właśnie, jest ona jedną z dwóch czakr podwójnych na stopach, dlatego podwójne, bo się znajduje na dwóch stopach i oni uznają tą czakrę jako jedną z głównych czakr właśnie tam na nogach, prawda? Druga czakra, ta niebieska, ta taka spiralna, ona się znajduje po środku stóp jednej i drugiej, prawda? Na tej bardziej miękkiej tutaj części. No i ona właśnie, to jest bardzo ważne, ona krąży zgodnie z ruchem pływania. Ten ruch pływania tutaj będzie bardzo dobry, że właśnie widoczny, ja go tak nazywam ruchem pływania, bo nie jest to ruch zgodny ze wskazówkami zegara, tylko z pływaniem. Jakbyście sobie płynęli żabką, to właśnie jedną ręką zrobicie zgodnie z ruchem zegara, a drugą rękę w przeciwną stronę, prawda? Więc tutaj widzimy, że na lewej stopie jest zgodnie z ruchem zegara, a na stopie prawej klienta przeciwnie do wskazówek zegara, więc to znaczy ruch pływania. I właśnie ta energia w ten sposób krąży, prawda? I ta czakra jest najważniejsza w zasadzie, bo ona jest związana z każdą inną czakrą. I tymi bocznymi, co pokazałem wam na początku, i z tymi głównymi, które teraz widzicie. Każda energia, która wpływa do naszego ciała w jakikolwiek sposób musi okrążyć
Właśnie zgodnie z tym ruchem pływania po tej czakrze. Może okrążyć tylko po brzegach, albo może iść i tam wejść do środka stopy, prawda? Dlatego też jako na przykład oczyszczamy energię w jakikolwiek sposób, z jakiejkolwiek czakry albo innego punktu, to zawsze musimy dojść do linii przepony i później się cofnąć, pójść do bocznej części stopy, prawda? Zejść do linii pasa, wrócić się do linii przyśrodkowej, prawda, i znowu dojść do linii przepony, żeby chociaż raz okrążyć właśnie tą czakrę czyszczącą. Dlatego taki jest sens, żeby każda czakra oczyszczana albo inny punkt oczyszczany musi przejść przez tą czakrę główną, prawda, oczyszczającą. Wyjątkiem jest czakra korony, która i te wyższe czakry, które nie dotykają do niej, nie muszą jej okrążać, tylko od razu wychodzą, prawda, ale tam się nie kumulują zanieczyszczenia, to dlatego też. Natomiast ta dolna czakra, prawda, jest zlokalizowana tutaj na całej pięcie, prawda, i ona ma wylot właśnie tutaj, gdzie, no widać na rysunku, prawda, na samym końcu pięty, i jeżeli oczyszczamy, to możemy oczyszczać właśnie w ten sposób, że krążymy kilkakrotnie wokół tej niebieskiej czakry środkowej i później kierujemy się bokiem stopy i idziemy do pięty. Wielokrotnie to na szkoleniach pokazywałem. I tak właśnie działa oczyszczenie i te główne czakry na stopie. Mam nadzieję, że teraz trochę przybliżyłem to, jak wygląda energetyka stopa, jak energia wnika, jakie są elementy, które decydują i tak dalej. Teraz jeżeli pracujemy na energetyce stopy, na całej tej budowie ciała eterycznego, no to możemy na przykład oczyszczać stopę, możemy pracować na czakrach. Czakry są związane z pewnego rodzaju kryształami, prawda, o których już mówiłem, więc możemy tam na przykład na czakrach, jeżeli chcemy, powiedzmy, doładować, to musimy wejść tak, jakbyśmy wlewali energię od góry do dołu, prawda? Wtedy doładowujemy energetycznie. Możemy też tą energię ściągnąć, czyli tak, jakbyśmy stópki wyciągali energię, wyciskali, prawda? Więc idziemy od dołu do góry. W ten sposób działamy na energii. Jeżeli na przykład chcemy rozmieścić energię albo rozprowadzić ją, albo oczyścić, prawda? No to musimy pewnego rodzaju ruchy wykonać. Najprostsze ruchy, no może tutaj zademonstruję, to są ruchy związane na przykład z energetyką, więc na te dwa, tak jak mówiłem tutaj, jest zarówno refleks serca, prawda, wspomagający kręgosłupowy, jak również tutaj jest czakra serca, prawda, więc do czakry serca przypisany jest mały palec, więc tutaj zgodnie z tym, jak powiedziałem, jak są, bo tu jest ta główna czakra, prawda, więc tutaj dotykamy na przykład małym palcem i teraz tak, idziemy tutaj linią przepony do brzegu stopy, cofamy się do linii pasa, idziemy tą linią pasa tutaj do strony przyśrodkowej, wracamy tutaj do linii przepony i teraz albo idziemy tutaj do palca i wyciągamy tą energię, albo idziemy jeszcze raz przeponą, jeszcze raz tutaj bokiem stopy, tak jak tam pokazałem, i przez tą dolną czakrę tutaj zmierzamy, wyciągamy tą energię w ten sposób, że małym palcem i kciukiem najlepiej wyciągamy i oczyszczamy, prawda? Więc w taki sposób możemy oczyścić energetycznie w takim najprostszy sposób. I tak samo jeżeli chcemy oddziaływać na czakry, to możemy tam przyklejać różnego rodzaju kryształy, różne kamienie szlachetne, jeżeli mamy i tak dalej. Możemy też korzystać z kamieni, które mamy w pierścionkach, prawda, do różnego rodzaju działań. Nie musimy ich z tych pierścionków wyciągać. Tak więc tak to działa. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest, pamiętajmy, bo jest taki wykład publiczny również, w którym mówię, które kryształy do której czakry przynależą, prawda? Możemy tak na nie oddziaływać. Możemy też oczyszczać czakry danym kamieniem, więc powiedzmy, jaspis będzie kamieniem, którym możemy oddziaływać na czakrę serca. Możemy tam zamiast palcem pojechać jaspisem, prawda? Tą energię wyrównać w ten sposób. Ale możemy też, jak pokazałem na palcach, mamy pięć elementów i te kamienie będą przypisane nie do energii czakr, tylko do tych elementów, prawda? Więc to będzie nieco inna przynależność tych kamieni do tych energii. Na przykład paluch jest związany z eterem, tak jak już powiedziałem, a do eteru no pasuje na przykład kryształ, prawda? Tak więc kryształ jest czysty, tylko to musi być kryształ czysty, rzeczywiście
bez żadnej skazy i wtedy no, może też być diament, prawda, jeżeli posiadacie. Tak więc tam możemy na przykład albo dokleić, jak mamy takie małe kryształki, prawda, są takie do kupienia w takich różnych sklepach, możemy je oczyścić radiestezyjnie albo oczyścić na przykład wystawiając na światło słoneczne na przynajmniej 12 godzin, to wtedy będą oczyszczone. Są jeszcze inne możliwości oczyszczenia, na przykład okadzanie szałwią albo też różnego rodzaju rytuały, które stosujemy w bioenergoterapii. Niemniej możemy też do soli na przykład włożyć. Tylko musimy to robić no, sensownie, prawda? Bo jeżeli włożymy to na przykład do soli i potem musimy jak ten kopciuszek wyciągać te wszystkie malutkie kamyszki z soli, no to może być to bardzo utrudnione, prawda? Więc trzeba zobaczyć, co dla nas będzie najlepiej działało. Więc jeżeli mamy taki oczyszczony kryształ malutki, mówimy o takim, no nie wiem, 3 mm średnicy powiedzmy, to możemy go przykleić do tego palca, palucha i po prostu dalej robić jakąś inną oczyszczającą sesję, terapię refleksologiczną, prawda? Natomiast możemy też korzystać z dużego kamienia i wtedy dotykamy celowo, dotykamy do palucha albo do kciuka, prawda? Tym kryształem trzymamy i oczyszczamy. Wyobrażamy sobie, najlepiej wzmacniamy tą sesję, jeżeli potrafimy zadziałać również naszą mocą naszego umysłu, prawda? Więc pamiętajcie, że te wszystkie terapie bioenergoterapeutyczne i tak dalej, one nie będą działały, jeżeli na przykład my nie będziemy wierzyć w to, co robimy, albo klient nie będzie zupełnie wierzył w to, co robimy, bo na przykład miałem taki przypadek, że no, pani, która była bardzo katolicka i no, jakby zajmowała się tylko i wyłącznie działalnością kościoła katolickiego, a też miała różnego rodzaju problemy ze zdrowiem. Ja nie oceniam religii i mnie nie interesuje, jakiego kto jest wyznania. Niemniej muszę o tym wiedzieć, dlatego że na przykład ta pani była na bardzo źle nastawiona na wszelkiego rodzaju medytację, jogę i tak dalej, więc bardzo trudno było jej w ogóle poddać mnie jej nóg, prawda, bo bała się, że właśnie ja będę robił jakieś czary mary i tak dalej, więc jeżeli mamy takiego klienta albo taką klientkę, która jest bardzo negatywnie nastawiona do bioenergoterapii i tak dalej, to nie róbmy jej, prawda, a jeżeli ktoś jest dobrze nastawiony, to możemy wytłumaczyć, co będziemy robić i wtedy to bardzo dobrze działa, dlatego że te osoby się otwierają i wiecie, no jeżeli na przykład idziemy do kogoś, kto ma nas, nie wiem, oczyścić z jakiejś naleciałości, na przykład z linii męskiej albo kobiecej, na przykład coś się tam wydarzyło, ktoś nas w dzieciństwie prześladował i tak dalej, i jeżeli na przykład ta osoba w ogóle nie wierzy w to, co robimy i tak dalej, to możemy na głowie, na rzęsach stanąć, jak się mówi, prawda? No i no, rzęsy mam krótkie, więc na głowie musiał stanąć w tym przypadku, natomiast jakbym stanął na głowie, to i tak bym niczego nie osiągnął z osobą, która absolutnie nie wierzy w to, co robię i ona by się cały czas zamykała i tak dalej, więc muszę znaleźć inną metodę, ale jeżeli przychodzi do mnie osoba otwarta, która jest, no nie wiem, na wysokim poziomie rozwoju duchowego, prawda, no to wtedy bardzo mi to pomoże, prawda, jeżeli ja zacznę z nią rozmawiać i nawet powiem więcej, jeżeli na przykład mamy dużą siłę taką wewnętrzną i zajmujemy się bioenergoterapią, to my możemy zrobić rzeczy na przykład, nie wiem, wahadłem powiedzmy, nad głową danej osoby, jeżeli ona będzie w to silnie wierzyła i my będziemy silnie wierzyli w to, co robimy, to wtedy ta terapia będzie miała naprawdę ogromną moc i bardzo szybko dojdziemy do no, bardzo dużej, znaczącej zmiany, prawda, jeżeli chodzi o w ogóle tam mentalne zmiany i tak dalej. Tak więc terapia takiego typu musi być związana z wiarą również, z naszą siłą, z naszą wiedzą i z naszą wiarą. Wracamy do kamieni, więc tam mówiłem o krysztale i diamencie na pierwszym palcu, drugi palec jest związany no, z innym elementem, więc tam musimy jakby dobrać odpowiedni kamień, prawda? I tak samo przyklejamy albo oddziałowujemy, prawda? Więc są różnego rodzaju kamienie związane z elementami, na przykład, no nie wiem, z elementem ognia będzie związany na przykład granat. Granat jest kamieniem w ogóle ogólnie wzmacniającym, prawda? Więc jeżeli mam jakiś niedobór ognia na trzecim palcu, będziemy mieć na przykład dużo białych punktów i tak dalej, to wtedy dokładamy tam granat. Tak samo możemy duży granat i oddziaływać tym kamieniem, albo możemy na przykład podczas sesji refleksologicznej go naklejać, prawda, żeby oddziaływał i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o na przykład element ziemi, prawda, więc ziemia będzie na przykład, no nie wiem, malachit, obsydian,
również powinniśmy tymi kamieniami na małym palcu, w zależności od tego, co się tam dzieje, prawda, to już wyjaśniłem. Takie szczegółowe, bardzo szczegółowe rzeczy, no i lista kamieni i różnego rodzaju kryształów, no oczywiście jest dostępna u nas na warsztatach i możemy się tego uczyć, akurat tego się uczymy na bioenergoterapii, ale na pewno będziemy mieć takie krótsze warsztaty, gdzie będziemy uczyć właśnie takich bioenergetycznych oddziaływań na stopę, połączenie energii i refleksologii. Dlaczego tak chcę zrobić? Dlatego, że widzę, że osoby, które zaczęły wykonywać te praktyki, naprawdę mówią, że świetnie im się z tym pracuje i że mają bardzo duże sukcesy, że ci klienci są bardzo zadowoleni, więc myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby jakby no promować taki rodzaj też energetycznej refleksologii. Pamiętajcie, że refleksologia w ogóle jest raczej związana z czymś bardziej fizycznym, prawda, więc oddziaływujemy refleksologicznie, na przykład jeżeli mamy problem tutaj wątroba, prawda, refleksy wątroby, prawda, więc jeżeli mam niedobór albo ta wątroba mi nie działa tak jak powinna, to idę do góry, prawda, idę do góry po to, żeby podnieść energię, jeżeli jest zbyt dużo energii w wątrobie, wtedy idę sobie w dół i wtedy obniżam energię wątroby, prawda, nie powoduje, że ona gorzej pracuje, tylko obniżam nadaktywność, na przykład jeżeli mamy efekt brzasku, czyli efekt, który polega na tym, że budzimy się rano z podwyższonym cukrem, a tak naprawdę nie mamy ani insulinoodporności, ani cukrzycy, prawda? Tylko wątroba po prostu, nasz cukier w nocy spada, powiedzmy o 4 w nocy i nagle nasza wątroba, bum, wyrzuca cukier za dużo, no i wtedy mamy podwyższony ten cukier. No i to nie jest dobre, bo może doprowadzić do różnego rodzaju chorób metabolicznych, prawda? Dlatego na przykład musimy obniżyć jej aktywność. Po to to robimy. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę stopy, to my raczej działamy na energii, działamy oczyszczająco na tym, co się jeszcze do końca nie zamanifestowało, prawda? I taki jest sens tego zabiegu, prawda? Bo my widzimy potencjał energetyczny albo jakieś zaburzenia energetyczne, które niekoniecznie już w ciele musiały wyjść, prawda? Tylko to są jakieś takie nieokreślone bóle. Ludzie, którzy byli u lekarza 2 razy, 3 razy, 5 razy i lekarze rozkładają ręce, nie wiedzą, co się im dzieje, mówią hipochondryk albo ktoś, kto za bardzo jest wrażliwy i tak dalej, przewrażliwiony. A to są właśnie bardzo często już zaburzenia energetyczne, które potem się zamanifestują jako choroba, prawda? Bo na przykład bardzo często do mnie ludzie przychodzą, którzy na przykład dużo pracują, mają jakieś stresy i tak dalej, gdzieś ich tu boli, tu na przykład, prawda? Albo tu ich gdzieś boli, gdzieś tam w klatce piersiowej kuje i tak dalej, i tak dalej. Czasami to są nerwobóle, czasami to są, ale każdy nerwoból, każda jedna taka rzecz jest związana właśnie z oddziaływaniem, to co mówiłem na samym początku, jak pokazywałem wam te rysunki, więc oddziaływanie zewnętrzne, czynników zewnętrznych, bo tak się zaczynają wszystkie choroby cywilizacyjne, więc jeżeli mamy jakieś czynniki zewnętrzne, które na nas oddziałują, no to my reagujemy w jakiś sposób w zależności od tego, jak potrafimy radzić sobie, jaka jest nasza siła, prawda, więc niektóre osoby na przykład, tak jak mówię, no w ogóle nie zwrócą uwagi na jakieś czynniki, a niektóre się załamią, prawda, i tak dalej, więc wszystko zależy od tych dwóch składowych, jaki rodzaj tych czynników na nas wpływa i jak my sobie z nimi radzimy, prawda? I to możemy widzieć na stopie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc o to chodzi, jeżeli chodzi o energetykę stopy. Tutaj możemy też włączyć radiestezy, co jest bardzo fajne. Radiestezy się uczymy również w Modern Reflexology Academy i myślę, że to jest świetne uzupełnienie refleksologii. Tak więc myślę, że ten dzisiejszy wykład otworzył wam trochę więcej możliwości, więcej perspektyw. Jeżeli chcecie się tego nauczyć, to jak najbardziej możecie i myślę, że wasi pacjenci, wasi klienci i wy sami będziecie bardzo z tego zadowolone i zadowoleni. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dzisiaj jest 30 grudnia 2023, więc to jest już przedostatni wykład grudniowy. Pamiętajcie, że za wykłady możecie odwdzięczyć mi się kawą. Zaraz się ukaże link, na który trzeba kliknąć albo wpisać w wyszukiwarkę. Wtedy możecie postawić mi małą czarną albo nawet cappuccino z kremem, jak sobie takie wybierzecie. Ja za wszystkie kawy bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę jesteście cudowni i pozwala to mi dalej pracować. Jutro niemniej jest 31 grudnia 2023 roku, Sylwester.
i zacznie się nowy rok, a ten się skończy i mam nadzieję, że będzie dla Was bardzo fajny, bardzo łaskawy. Jutro trochę więcej o tym powiem, bo rok, ja bardzo lubię horoskopy chińskie, więc zacznie się rok drewnianego smoka. Ostatni rok drewnianego smoka był 60 lat temu, to jest świetny czas na otwieranie nowych biznesów, na kończenie nowych szkoleń i na zaczynanie w ogóle różnych rzeczy, więc naprawdę, jeżeli jeszcze do tej pory nie zdecydowałyście i nie zdecydowaliście się na różne zmiany w waszym życiu, to właśnie rok drewnianego smoka będzie świetnym czasem i przyniesie wam naprawdę dużo radości. Nie stójcie w miejscu, tylko właśnie idźcie do przodu. Dziękuję wam dzisiaj bardzo i życzę cudownego wieczoru.